Anna Małysiak, witam Państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem z cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu jest Pan Sebastian Siderski, prezes Zaxa S.A. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, rozpoczynał Pan swoją karierę zawodową jako siatkarz, jako zawodnik. Potem przeszedł Pan chyba wszystkie szczeble kariery zawodowej po to, żeby zasiąść na samej górze. Proszę nam trochę opowiedzieć, jak to wyglądało. To rzeczywiście, początek tradycyjny, czyli zawodnik, który został gdzieś tam powołany do pierwszego zespołu jeszcze ówczesnego Stylonu Gorzów. Tak się zaczęła moja kariera. Później zostałem zauważony przez ówczesny Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle. Wtedy mistrza Polski. To był dla mnie wielki skok jakościowy. Możliwość też pokazania się w Europie dzięki właśnie temu klubowi, rozgrywkom w Lidze Mistrzów. Trafiłem do włoskiego zespołu Perugia. Wówczas to były czasy, kiedy każdy zawodnik chciał wyjechać za granicę, szczególnie do Włoch, gdzie grali najlepsi zawodnicy na świecie. To była możliwość rozwoju, to była możliwość pokazania się na świecie i przede wszystkim rywalizacji z najlepszymi. Po powrocie do kraju ponownie trafiłem do Kędzierzyna-Koźla, dosyć przewrotnie. Niestety tutaj zakończyła się moja też przygoda z siatkówką, ciężka kontuzja kolana, zerwany mięsień, czworogłowy, uda. Dosyć poważna kontuzja i tak naprawdę zamknęła dalszy rozwój mojej kariery. Natomiast ludzie tutaj w Kędzierzynie na tyle mi pomogli, że zaoferowali mi pomoc najpierw przy zespole, współpracę właśnie ze sztabem szkoleniowym. Przez chwilę wahałem się, czy pójść tą ścieżką, czy dalej kontynuować swoją karierę przy zespole, przy sporcie. Natomiast no niestety hobby, miłość do tej dyscypliny wygrała i spowodowała, że udałem się namówić. Przez chwilę byłem pierwszym trenerem Farta Kielce przez 2 miesiące, natomiast jednak miłość do swojego klubu, do miasta, gdzie mieszkałem, spowodowała to, że jednak wróciłem tutaj. Rozpocząłem właśnie pracę jako asystent trenera, później pierwszy trener. Półtorej roku właśnie w tej roli następnie zaproponowano mi miejsce w biurze. Nie byłem zbyt szczęśliwy z tego powodu, natomiast niektórym propozycjom się nie odmawia i tak nastąpiło, tak było w tym przypadku. Zostałem dyrektorem najpierw sportowym, później zarządzającym. No i po pół roku takiego okresu kontroli, gdzie trzeba było się sprawdzić, zaproponowano mi miejsce właśnie w zarządzie klubu. Jako prezes tego zarządu i od tamtej pory, już prawie od 6 lat, jestem na tym stanowisku i cieszę się, bo dalej robię to, co lubię, to, co kocham. Nie jest to łatwe, bo to jest chyba najtrudniejsze z tego wszystkiego, co przeżyłem w swojej karierze, w swoim życiu, jeżeli chodzi o ten sport. Natomiast sprawia wiele radości, wiele przyjemności, jeżeli się wygrywa chociażby takie trofea jak tutaj, więc cieszę się i naprawdę bawię się fajnie na tym stanowisku, będąc szefem takiego klubu. A jak Pan uważa, czy to jest bardzo ważne, żeby przejść najpierw te wszystkie szczeble kariery i potem stanąć najwyżej? Czy po prostu można wejść sobie z zewnątrz i być prezesem i dobrze sprawować tą funkcję? Trudne pytanie. No ja akurat przeszedłem taką drogę i myślę, że to była dobra droga, chociaż nie zawsze mi ta droga i to doświadczenie pomaga. Ponieważ wiem, co myślą zawodnicy, co się dzieje w szatni po wygranym, po przegranym. Wiem, kiedy prezes chodzi do szatni, chce coś powiedzieć, zakomunikować. Pamiętam właśnie te komentarze i często zanim coś zrobię, zadaję sobie właśnie takie szybkie pytanie, co zrobią, jak zareagują zawodnicy. Więc z jednej strony dla mnie to jest akurat dobra droga, natomiast czasami chciałbym właśnie być taki nieświadomy i tak jak pani powiedziała, wejść z ulicy, być tym prezesem i nie wiedzieć, co się dzieje po drugiej stronie tej barykady, w naszym przypadku siatki, i działać w danym momencie, w danej chwili. Natomiast no, ja akurat tak moja kariera się potoczyła, jak się potoczyła i z drugiej strony te wszystkie szczeble, które przeszedłem, też pomagają w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach. Na pewno mi jest łatwiej rozmawiać z zawodnikami jako zawodnik zawodnikiem, a nie jako prezes zawodnikiem. Tutaj też trzeba zrozumieć czasami chłopaków, trzeba wiedzieć, w jakiej sytuacji właśnie się znajdują. Często po przegranych meczach, kiedy są załamani, kiedy ja byłem załamany,
to też chciałem, żeby ktoś ze mną porozmawiał. No, w tamtych czasach akurat takich możliwości nie było. Nie było tych psychologów sportu, nie było tych coachów, którzy pomagali. Kończyło się to najczęściej na mojej rodzinie, na mojej małżonce. I też jestem za to jej wdzięczny, natomiast to jest też szkoła życia. Sprawował Pan wiele funkcji, a która Panu sprawiała największą satysfakcję, a może sprawia, i która była najtrudniejsza? W zasadzie Pan chyba odpowiedział wcześniej, która jest najtrudniejsza, ale chciałabym... Tak, no rzeczywiście najtrudniejsza jest na pewno bycie prezesem, bo jest się odpowiedzialnym za wszystko. Za klub, za biuro, za ludzi w biurze, pracowników, współpracowników, potem oczywiście za samą drużynę. Sztab, dobór sztabu szkoleniowego, dobór odpowiednich zawodników do tego sztabu, tak żeby ta cała drużyna funkcjonowała jak najlepiej. Często budujemy nie na nazwiskach, nie na gwiazdach, natomiast staramy się dobrać tak zawodników, żeby ci zawodnicy chcieli się spełnić, chcieli się rozwinąć, chcieli pokazać swoje możliwości, czasami chcieli komuś coś udowodnić, żeby mieli po prostu taką mobilizację do tego, żeby się rozwijać. Także tutaj ta pozycja jest chyba najtrudniejsza z tych wszystkich. Natomiast najwięcej satysfakcji, frajdy, przyjemności no, niestety sprawiał ten pierwszy etap, czyli zawodniczy, gdzie co prawda było się prowadzonym za rączkę, mówiono tu masz być, to masz zrobić, tam masz grać, teraz masz trenować, tak, a nie inaczej. Natomiast to sprawiało najwięcej frajdy, ponieważ ciągła była rywalizacja, ciągłe pozytywne oczywiście emocje na boisku, związane chociażby właśnie nawet nie z samym meczem, ale z rywalizacją na pozycjach. Także ten team spirit też bardzo wiele dawał i te przyjaźnie, które się zawiązują właśnie w szatni. No tutaj w biurze tych przyjaźni nie może być, tutaj pracujemy, tu już muszą być relacje prezes-pracownik, prezes-zawodnik. Często uciekam od tego i staram się być właśnie kolegą, staram się być właśnie z tym zawodnikiem. Natomiast na końcu trzeba pamiętać, że jednak ta hierarchia musi być zachowana. Jak według Pana posiadany talent jest ważny? A jak ciężka praca i takie przygotowanie mentalne? Co jest ważniejsze? Talent jest ważny, ale nie jest najważniejszy, bo wielu zawodników miało ogromny talent. Od razu byli stawiani jako ci najlepsi, którzy będą gwiazdami nie tylko polskiej, ale światowej siatkówki. Natomiast bez ciężkiej pracy, właśnie tego zaangażowania i chęci, no niestety często kończyli swoją karierę na tym pierwszym czy drugim etapie. Przepraszam, także tutaj ta praca, wydaje mi się, że to jest przynajmniej te 70%. 20% to jest talent i 10% później przygotowanie mentalne. Oczywiście im zawodnik starszy, doświadczony, to potrzebuje mniej tej pracy. Ten talent jest, bo był, natomiast więcej później trzeba się skupić właśnie na tym przygotowaniu mentalnym, na dobrym zmotywowaniu danego zawodnika, bo też pamiętajmy, że w pewnym momencie te sukcesy jednego czy drugiego stawiają go w takim momencie, że zaczyna się czuć troszeczkę nawet wypalony. Wygrywając wszystko dookoła, oczywiście każdy sportowiec chce dalej walczyć, chce wygrywać. Natomiast w pewnym momencie przychodzi taki lekki kryzys i wtedy ten mental jest bardzo ważny, żeby wrócić do tego treningu, wrócić do ciężkiej pracy, znaleźć taki ciąg na przysłowiową bramkę, żeby ten sukces osiągnąć. Czyli praca jest kluczowa w tym, żeby osiągnąć sukces tak, w każdej dziedzinie. Tak, oczywiście. To nie jest tylko siatkówka, ale każda dziedzina jest ukierunkowana na ciężką pracę. Bez ciężkiej pracy tak naprawdę ciężko osiągnąć wielkie sukcesy. I tutaj można mieć też trochę szczęścia, można mieć trochę też przypadku. Natomiast jeżeli to nie będzie poparte właśnie pracą, jeszcze raz pracą, no to na pewno bardzo ciężko jest wspiąć się na ten szczyt. A jakie ma Pan rady dla studentów, dla ludzi, którzy wchodzą teraz na rynek pracy i rozpoczynają swoją karierę zawodową? Żeby się nie poddawali, to jest na pewno bardzo ważne. Ja miałem kilka momentów zwątpienia w swojej karierze i tak jak wcześniej powiedziałem, zastanawiałem się, czy dalej kontynuować swoje życie przy siatkówce, czy iść zupełnie gdzie indziej. Nie żałuję tego kroku i też tutaj mówię, żeby walczyli do końca i każda porażka, każdy upadek daje coś takiego, że uczy życia, uczy tego, co należałoby zrobić w danym momencie. Także tutaj to jest na pewno bardzo ważne. Wiary w to, co się czyni i spełniania się w tym, co się robi, bo jeżeli ktoś coś kocha i lubi to robić, to myślę, że to może mu sprawiać wielką przyjemność w rozwoju i kształceniu się.
I tak naprawdę później to nie będzie już mus, że ktoś idzie do pracy, ktoś idzie właśnie coś wykonać i się męczy tym, tylko się tym fajnie może bawić. Dziękuję bardzo za wywiad i za poświęcony czas, ale jednocześnie w własnym imieniu, korzystając z okazji, a także w imieniu WSB, chciałam bardzo pogratulować zdobycia mistrza Europy. To jest niebywały sukces. Gratuluję. Dziękuję bardzo.